Województwo opolskie, podobnie jak województwo dolnośląskie, ucierpiało bardzo w powodzi, stąd też nasze oczekiwania i nadzieje związane z tym, czego potrzebują nie tylko włodarze gmin i powiatów, 7 powiatów, które dotknęła powódź, ale przede wszystkim mieszkańcy. Mieszkańcy, którzy mają prawo do bezpieczeństwa, do tego, aby w swoich miejscach czuli się bezpieczni, ale też i zaopiekowani. Dwie ważne rzeczy, że po pierwsze rozmawia się o tym, jak pomóc tym, którzy zostali dotknięci powodzią, a po drugie myśli się, jak zapobiec tej powodzi w przyszłości. I Opole jest doskonałym miejscem do takiego spotkania, bo w Opolu nam się udało. Nie przypadkiem, bo to nie było zrządzenie losu, ale rzeczywiście byliśmy przygotowani po naszych złych doświadczeniach 97 roku. Dlatego tak się cieszę, że takie spotkanie, że Opole jest gospodarzem takiego spotkania. Oczywiście, co dla Opola, co istotne, most przez Odrę, bo to jest zabezpieczenie dla całego regionu. To nie tylko dla Opola, ale dla całego regionu. Tutaj przecież ewakuowano pacjentów szpitala powiatowego w Nysie. To tutaj dzieje się wiele rzeczy związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i organizacją akcji powodziowych. Tymczasem w czasie powodzi Opole miało zamkniętą obwodnicę, bo jest ona takim newralgicznym punktem. Więc kolejna przeprawa to jest jeden z takich zadań dla miasta i myślę dla władz krajowych, ale oczywiście dziesiątki innych, bo w czasie powodzi oczywiście wyszły drobne sprawy, które decydują o tym, że strażacy, mieszkańcy sami jednak obawiali się tej fali, która do Opola przychodzi. Wiele projektów, które były przygotowywane po powodzi 97 roku, które były nawet na etapie poprojektowym, a zostało odłożone gdzieś w roku 2015 na półkę. Dzisiaj powtórnie analizujemy i na pewno dzisiaj również będzie obecny dyrektor zarządu zlewni Opole. Będziemy na ten temat rozmawiać, jakie są potrzeby i jakie w pierwszej kolejności inwestycje powinny być realizowane. Również mówimy o tych, które były odkładane na półkę. Natomiast najważniejsze zadanie to jest odbudowa tych zniszczeń, które nastąpiły we wrześniu bieżącego roku, ale myślimy również o perspektywie kolejnych lat. Mamy na to środki finansowe zabezpieczone z Unii Europejskiej, z 600 milionów euro z funduszy europejskich. Oprócz tego na dobrej drodze jest również porozumienie z Bankiem Światowym, gdzie 1,5 miliarda euro na zabezpieczenie między innymi przeciwpowodziowe do rzeki Odry również jest przewidziane. Dzisiejsze posiedzenie, trzecie posiedzenie nowej Rady właśnie poświęcone jest między innymi ocenie sytuacji, która zaistniała w Polsce we wrześniu tego roku i między innymi wskazanie kierunków zmiany postępowania. Jednym z aspektów i taką barierą ochronną przeciwdziałania skutkom powodzi, bo co do zjawiska ekstremalnych, zjawisk klimatycznych, na to specjalnie nie mamy wpływu. Natomiast podejmowanie decyzji przez lokalne władze terytorium, gdzie mają wręcz bezpośredni dostęp do informacji i skutków tego, co niesie powódź, powinna tak jak najbardziej pozostać w rękach włodarzy danego terenu. Więc tutaj, będąc bezpośrednio na miejscu i widząc zasięg powstawania zatorów, można szybciej podejmować lokalnie decyzje, które przypuszczam przy skoordynowanych pracach zmniejszą zakres skutków wywołanych zjawiskami ekstremalnymi, jakim jest powódź. Drugi aspekt, który jest istotny, to jest kwestia doszczelnienia obszarów zlewniowych, które nie mają w tym momencie możliwości przejęcia tych dużych opadów. Zarządzanie kryzysem jakimkolwiek, a w tym momencie mówimy o zarządzaniu powodzią, wymaga zastosowania pewnych barier. Nie jesteśmy w stanie na każde zjawisko ekstremalne się zabezpieczyć, a w przypadku tych opadów, które miały miejsce powyżej 400 mm, koszty zabezpieczeń byłyby po prostu absurdalne. Natomiast można stworzyć bariery ochronne, które zminimalizują skutki, choćby nawet poldery, wały, odpowiednia wysokość wałów przeciwpowodziowych, które powinny być na bieżąco dostosowywane do zaistniałych zmian i opadów.